przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Poranek, dzień czwarty. Zęby wybytek, leszcz wyciągnięty, kura wypuszczona. Jedziemy na Łódź Kaliska. Za 3 godziny mamy ciopąg. Musimy zacitować, żeby zdążyć na spotkanie po wizy do Olsztyna. Rower stoi gdzie indziej, przyczepka gdzie indziej. No i kura sobie jedzie. Wygnęliśmy z tego kurzysta. Jesteśmy w Władysławowie. W czym? A gdzie? Jesteśmy nad Wisłą we Włocławku. 220 do Spychowa. Druga awaria na 136 kilometrze. W sumie nie wiem, co się dzieje się. To ma być stałe, a się kręci. Czyli nie można przenieść napędu z przedniego człowieka na tylnego człowieka. Zjem coś i będę próbował robić. Patent podwójny, trytytki z super glue. Nie wiem, co się stało, czy pieprznął jakiś gwint, ale nie znam się na korbie podwójnej do tandemu niestety. Nie sądziłem, że to może tak łatwo pieprznąć. No, próbowałem to naprawić trytytkami i kropelką, ale nie wyszło. Nie wyszło. W tym razem zawiodły, a power tape tam by się nie nadał, niestety. Jesteśmy Juwenalia, w Toruniu. Szymon przyjechał na rowerku razem z Adą na tandemie, proszę Państwa. Zdrowie podróżnych. Czy kobiety powinny mieć takie same prawa jak ludzie? Ty, ale... Tak, szczerze mówiąc. Niedzielne śniadanie. Polska kura je polskie pomidory. Sera nie rusza. Nie chce wyjść z klatki. O, będzie jadła. Jest, bierze to. Dzisiaj dzień turystyczny. Cześć, wczoraj Juwenalia, dzisiaj żużel. Będziemy oglądać zmagania szlowców Torunia oraz Wrocławia. Dostajemy się gdzieś po okolicy Ełku. To znaczy plan pierwszy poszedł kompletnie w pizdu. Wszystkie plany są do życi. Jesteśmy w starych Juchach. Rower dalej nie działa jak nie działał. Ada sobie czeka. No i nie wiem, czy nie będzie trzeba spawać korby. Będziemy dzisiaj spać, może jutro też, na budowie u kolegi. To znaczy budowa naturalna, nie, budownictwo naturalne bardziej i domek z Bali. Kura w naturalnym budownictwie się bardzo odnajduje. Który dzień jazdy z rzędu naprawiam korbę, to znaczy skręcam ją wkrętami. Może obejdzie się bez spawania. Musimy ogarnąć rower i mamy jutro spotkanie o wizę w Olsztynie. W Olsztynie. Ada właśnie kładzie celulozy na dachu, czy tam na półpiętrze. Kura się pasie, a ja skręcam korbę. Tutaj idą podkładki, śrubki, obkręcę i będzie. Może podziała. Chyba działa. Chyba. Takie piękne śruby. W starych Juchach przywieszę. No nie wiem, jak się ciągnę z tej szeby. Czekamy na rosyjskie wizy. Za 15 minut mam spotkanie, Adama za pół godziny. Jest forma boratowa. Musi być ten pierwszy raz. Maciek, jak nie dostanę. Dziękuję bardzo, dobrze.
No i wizy nie dostałem. Zamawiam marginesy, nie ma drugiego imienia na voucherze turystycznym. I jeszcze pieczątkę trzeba mieć na tym, na ubezpieczeniu, które się kupuje online. Genialnie. Walimy wódę z Bertą. Na żale. Nie dostaliśmy wiz. Jedno z moich ulubieńszych miejsc. Wszyscy myślą, że w Spychowie był Juron. I Spychowa też tak myśli, ale go tu nie było. No ale legenda się toczy. Są knajpy pod Jurandem. No i ogólnie nazwa jest dalej kojarzona z Jurandem. Jutro płyniemy na wpływ. Jesteśmy w Krutyni na spływie. 14 km do celu, słońce, płytka rzeka. Mamy chipsy, browary i za nami łabędzie. Ruch na rzece wysoki. Jesteśmy na jednej z ładniejszych rzek w Europie. Głębokość bardzo niska, bo zazwyczaj 30 cm można grzebać w dnie. Kajewki za 5 dyszek, Niemców w opór i jest bardzo przyjemnie. Tu pod deszczem to Bercie rozrzedziło czuprynę. I wygląda jak kapucyn. Kura kapucyńska. Co w ciebie pi, złodziocha? Ruch ostry. Jedziemy na Pisz, a potem do Orzysza, a potem w stronę Starych Juchów. Nie trzeba paszportu mieć. Kura, kubawka, jedna sztuka. Psa, kota tak, ale kurę to nie wiedzą jeszcze. No właśnie też złodziłem. No, nawet dzwonił na granicę, zobaczyć, czy z kurą nas przepuszczą. Nikt nie wie. Ja też dzwoniłem i też nie wiedzieli. Teraz na Wydminy. Wiem, życzę przyjemnego weekendu. Dziękujemy, nawzajem. Dzwonię. Jak ma się na imię? Szymon. Szymon. A jak dziewczyna? Ada, Jum. No, bardzo mi zależy. Zatrzyma się? Zatrzyma się. Kiedyś był konkurs, że można było wygrać jednego więcej. Tak wygrywałem, że aż miałem srakę. Taka anegdota. Wygrałem 5. Tak? No, dojechane. Jest, stoi. Dom 100 metrów w pół roku, podobno. Się da. Ja się tam nie znam, jestem pierwszy raz na budowie, więc wiecie. To prawda, że się dom 4 razy opija? Bo na ręce. Na fundament, na wieniec, na hydraulikę i... Fundament nie wyrobisz. No ale co tam? Żorski browar. Żory to jednak takie piękne miasto, które ma podróżników, browary. A browary docierają na Mazury. Browar 300 sztuk wyprodukowane, a Mateusz ma aż 10. Dziękuję, mamo, za przywiezienie piwa. Skusiłeś brodę? Nie. Nie? Myłem. Czy ktoś kiedyś walił klocka i grzał się w tym samym momencie? No dobra, tak nie idzie. Ale wszyscy myślą, że tak idzie, po nazwie. Srauna. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Tam jest srak, tu jest klapa. Normalnie zasuwa się tutaj deską i siedzi się i się grzeje do 85 stopni, które strzeliliśmy. I tutaj mamy basen. Basen też jest bardzo spoko po saunie. Pełen kompleks. I trawka do poleżenia. Mieliśmy przejechać Polskę, mieliśmy zrobić 550 km. Ale się nie udało. Ile zrobiliśmy? Zrobiliśmy dużo mniej, bo zrobiliśmy 160 czy tam coś takiego według licznika, ale Polskę przejechaliśmy z pomocą niezawodnego PKP. Tak. Jazda w tandemie. PKP jest bardzo ciekawa też.
Dojechaliśmy do Spychowa, oczywiście z pomocą PKP też. Byliśmy na Budowie, byliśmy w Toruniu, byliśmy w Częstochowie, w której nie mieliśmy być. W Włocławku. Na Włocławku też nie mieliśmy być, a byliśmy. Ogólnie trasa tak się rozwinęła, że nie spodziewałem się, że dotrzemy do takich miejsc.